Witam wszystkich. Szanowni Państwo, wczoraj Rada Polityki Pieniężnej ponownie podwyższyła stopy procentowe NBP, tym razem o 25 punktów bazowych. Jak zawsze pozwólcie Państwo, że krótko przedstawię uwarunkowanie tej decyzji. Zacznę od tego, że przez ostatnie kwartały podejmowaliśmy jako Rada Polityki Pieniężnej decyzję o zacieśnieniu polityki pieniężnej w warunkach wysokiej inflacji, ale przy korzystnej lub bardzo korzystnej koniunkturze gospodarczej, która utrzymywała się mimo trwającej wojny za naszą wschodnią granicą. Obecnie inflacja nadal rośnie, choć znacznie wolniej niż dotychczas. Sytuacja w gospodarce jest nadal bardzo korzystna, ale widzimy coraz więcej sygnałów wyraźnego spowolnienia aktywności. Tu może taka uwaga, że w przestrzeni publicznej, w większości mediów używane jest słowo kryzys w stosunku do sytuacji gospodarczej w Polsce. To jest absolutnie nieadekwatne, zarówno w języku potocznym, jak i w języku ekonomicznym. No, kryzys oznacza zupełnie co innego. Mamy cały czas do czynienia z bardzo szybkim wzrostem gospodarczym. Ten ostatni zanotowany, 5,5%, to jest bardzo szybki wzrost gospodarczy. Towarzyszy temu bardzo szybki wzrost wynagrodzeń. Choć oczywiście, jak mówimy o średnich, to zawsze to wszystkich nie dotyczy. No ale mamy niestety wysoką, uporczywą inflację. I to jest ten problem, z którym mamy do czynienia. Ale tego w żaden sposób nie można nazwać kryzysem. I mam nadzieję, że tego kryzysu w Polsce nie będzie. Choć zapowiada się recesja w wielu krajach, a w Polsce ona się nie zapowiada. No niemniej pomimo tego, działamy w warunkach wysokiej inflacji i silnego spowolnienia aktywności. W gospodarkę europejską, a tym samym i w polską, uderzają silne szoki energetyczne, które tłumią wzrost gospodarczy. Bo przypomnę jeszcze raz cierpliwie, chociaż cały czas w przestrzeni publicznej się pojawiają inne określenia i sformułowania, ale cierpliwie będziemy to powtarzać. Problem inflacji przychodzi z zewnątrz. Nadal, chociaż te czynniki wewnętrzne przecież zostały uruchomione różne, co najmniej 3/4 inflacji pochodzi z zewnątrz. Pochodzi z szoków energetycznych. Z niezwykle wysokich podwyżek cen gazu, energii elektrycznej, ciepła i tak dalej. W samym sierpniu, o ile pamiętam, w Niemczech, we Francji ceny gazu były odpowiednio 15 i 12% wyższe niż w sierpniu roku poprzedniego. Tak jest w całej Europie. Jak ma nie być inflacji w tej sytuacji? Jak są kilkunastokrotne wzrosty cen energii. Przede wszystkim gazu. W ostatnim okresie, jak Państwo wiedzą, ropa naftowa trochę staniała, choć nadal jest droga. Ale nie dotyczy to ani gazu, ani elektryczności. Tu cały czas mamy wzrosty. Natomiast zdarzają się ekonomiści, programy publicystyczne, ekonomiczne, już nie mówiąc o politykach, którzy, pożal się Boże, 15 minut, pół godziny potrafią mówić o inflacji, nie używając w ogóle słowa szok energetyczny, podwyżki cen gazu, wojna na Ukrainie i tak dalej. A przyczyn inflacji widzą na przykład wyłącznie w Adamie Glapińskim. Są tacy. Z pozoru inteligentni ludzie. To dzisiaj słyszałem w radio na przykład przed godziną pierwszą Pawła Kowala, jest taki poseł, z 15 minut mówił na temat inflacji albo więcej. To pokazuje, że problem jest nie tylko zrozumienia tych zjawisk u ludzi niewykształconych całkiem, ale z pozoru wykształconych. No i który właśnie mniej więcej tak o inflacji mówi, że ten problem to jest Adam Glapiński. Czyli powoduje inflację Adam Glapiński jednocześnie w Stanach Zjednoczonych, w całej Europie, no na całym świecie, bo wszędzie mamy do czynienia z problemem inflacji. A w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, no we wszystkich krajach jest wysoka inflacja, w wielu z nich jest wyższa niż w Polsce. Po prostu to jest wspólne zjawisko. Nakładają się na to lokalne jakieś później uwarunkowania, procesy, ale generalnie inflacja wynika najpierw z szybkiej odbudowy postpandemicznej, a później z szoków energetycznych. To jest bardzo proste.
No ale niestety żyjemy w czasie silnego pobudzenia politycznego, chociaż do wyborów parlamentarnych jest bardzo daleko, bo ponad rok. No to jednak jest bardzo tak silne pobudzenie polityczne, że właściwie zastanawiam się, co należy mówić, a czego nie. I dzisiaj starannie będę unikał danych i przewidywań liczbowych, cyfrowych, bo one są zniekształcane.